Około 4000 osób wzięło w sobotę udział w pikniku obywatelskim organizowanym na placu Staffa. Organizatorami tego wydarzenia było Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, Miejskie Centrum Kultury i portal skarżysko24.pl. Patronat honorowy nad imprezą objął prezydent Skarżyska Konrad Kronik, gwiazda wieczoru zespół Wido. Swoim występem porwał skarżyską publiczność. Sobotni piknik był wydarzeniem promującym ideę wdrażanego właśnie po raz pierwszy w Skarżysku budżetu obywatelskiego. Budżet obywatelski to proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy współtworzą budżet danego miasta, tym samym współdecydując o dystrybucji określonej puli środków publicznych. Mieszkańcy mają możliwość zgłaszania propozycji, co ich zdaniem powinno zostać zrealizowane w danym roku budżetowym. Każdy zainteresowany złożeniem swojego projektu do budżetu obywatelskiego podczas pikniku mógł uzyskać szczegółowe informacje dotyczące tej inicjatywy. Podczas imprezy funkcjonował również punkt informacyjny Fundacji DKMS Polska, w którym mieszkańcy mogli dopisać się do bazy potencjalnych dawców szpiku kostnego. W trakcie imprezy zbierano również pieniądze na leczenie podopiecznego Fundacji Dorośli Dzieciom Bartka, zmagającego się z rdzeniowym zanikiem mięśni. Ponadto w programie imprezy znalazły się liczne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, pokazy zumby, warsztaty plastyczne, animacje oraz kącik zabaw dla dzieci. Jak na prawdziwy piknik przystało, podczas imprezy nie mogło zabraknąć również występów muzycznych. Na scenie przed Miejskim Centrum Kultury wystąpili m.in. wokaliści z Gimnazjum nr 2 w Skarżysku, Skarżyska Formacja Doba Czadu i kielecki zespół funkowy Karas and the Fork. Wiele mieszkańców przyszło na tą imprezę, co widać. Rzeczywiście bardzo mnie to cieszy, że Państwo odebrali tak tą imprezę z takim skutkiem. Obiecuję, że to będzie nie jedna impreza w Miejskim Centrum Kultury i na tym placu wydarzy się jeszcze wiele dużo niespodzianek. Serdecznie chciałam podziękować mieszkańcom, również prezydentowi, również organizatorom za to wspaniałe wydarzenie. Dziękuję bardzo i bardzo mnie cieszy, że Państwo byli z nami, bawili się doskonale i gwarantuję jeszcze większą zabawę już wkrótce. Gwiazdą wieczoru był zespół Wido, ale również były konkursy i inne atrakcje dla mieszkańców Skarżyska. Również tak. Nasi instruktorzy z Miejskim Centrum Kultury prowadzili bardzo dużo konkursów. Była to m.in. ekomoda, były to zajęcia plastyczne, była również zumba. Również z tych konkursów były dużo nagród. Dzieci, które się przebierały w ekomodzie, dostały, były wręczane nagrody na scenie, z czego były bardzo dumne i bardzo wesołe. Myślę, że z tych młodych artystów wyrosną młodzi projektanci i młode talenty artystyczne. Na zakończenie imprezy jako gwiazda wieczoru wystąpił zespół Wido z charyzmatycznym wokalistą Wojtkiem Łuszykiewiczem. Skarżysko-Kamienna pokazało w sobotę, jak można i jak należy się bawić. Po imprezie nie brakło komentarzy, że piknik obywatelski był jedną z najlepszych imprez plenerowych zorganizowanych w Skarżysku w ostatnich latach. Organizatorzy zapewniają, że już myślą o kolejnej edycji imprezy i dziękują wszystkim osobom, które zaangażowały się w jej przygotowanie.